Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować i poinformować Was tak naprawdę o tym, że przyszła nowa aktualizacja dla Samsunga Galaxy Note 2 na Polskę przeznaczoną dla urządzeń niebrandowanych. Pewno przez długi okres czasu, na pewno od wczoraj na pewno, bo ja już też ponad 24 godziny widziałem taki oto napis podczas aktualizacji. No i spokojnie, tak jak już wspominałem wcześniej w poprzednich filmach, po prostu nie wszystkim aktualizacje są udostępniane naraz, żeby nie zapchać serwerów. Poza tym dziwna też sytuacja była taka, że wcześniej chyba po prostu gdzieś wyciekły informacje o tym, że się pojawił soft właśnie dla Note 2 na serwerach Samsunga. Tak teoretycznie i praktycznie właściwie nie było go jeszcze na tych serwerach i dlatego też chyba to przeciążenie i takie opóźnienie tego softu. W każdym razie, jeśli pokazuje właśnie coś takiego, to nie wiem, czy dzisiaj u mnie to kwestia przypadku, czy też nie, ale powiem Wam, w jaki sposób u mnie się pojawiła w końcu ta aktualizacja. Więc generalnie chyba telefon zresetowałem 4 razy, klikałem 20 razy w tą aktualizację oprogramowania, w końcu gdzieś tam w międzyczasie podłączyłem telefon do ładowania i nie wiem, jakimś dziwnym trafem w momencie, kiedy podłączyłem telefon do ładowania, to akurat wyskoczyła ta aktualizacja, więc nie wiem, czy od tego to jest zależne, wątpię, ale mówię Wam, że zdarzają się takie jakieś dziwne cuda, żebyście wiedzieli na przyszłość. I teraz tak, odnośnie aktualizacji 28 MB, no prawie 29. I jeśli chodzi o to, co zawierała aktualizacja, no to tylko jest napisane, że jest lepsza stabilność. No i tak naprawdę rzeczywiście nic więcej tutaj nie uświadczymy z tego względu, że praktycznie w softie zmienił się tylko modem, no ten najnowszy, i tak naprawdę nie ma jeszcze żadnych opinii gdzieś tam na forach polskich i tak dalej odnośnie tego softu, więc tylko krótko powiem to, co doczytałem gdzieś, gdzie się zmieniło przy softach właśnie w innych krajach, gdzie też został podmieniony tylko tak naprawdę modem, bo nic więcej się nie zmieniło, nie ma nawet żadnego dostępnego, żadnej tej change listy takiej, czyli po prostu tego changeloga, że jakieś usprawnienia zostały wprowadzone. Zmienił się tylko modem i z tego, co wyczytałem na jakimś zagranicznym forum, to ma to tylko poprawić stabilność połączenia 3G i to tyle, nic więcej, że ma po prostu troszkę mniej jakby doświadczać battery drain. Ale czy to jest prawda, to ciężko należy powiedzieć, soft dopiero zainstalowałem. W każdym razie no możecie próbować zrobić tak jak ja, może Wam się uda, jeśli nie, no to musicie spokojnie poczekać na swoją kolejkę, na pewno soft dostaniecie prędzej czy później. No i dobra, no i zróbmy tak, że skoro na razie tak mało wiemy o tym softie, to dajcie znać w komentarzach, jeśli odkryliście coś nowego. Ja przejrzałem menu, ustawienia wszystkie i nie znalazłem kompletnie nic nowego. No zresztą tu się nie zmieniła, numer wersji się nie zmienił, zmienił się tylko, tak jak wspominałem, modem. No i dalej mamy wersję 4.1.2. Zresztą tego mogliśmy się spodziewać po takiej małej aktualizacji 28 MB czy 9, to jest naprawdę mało. Oczywiście czekamy na taką aktualizację tam powyżej gdzieś tam 500 MB, taką, którą po prostu no ona tam do osiągnięcia będzie miała raczej około chyba 300 tutaj mniej więcej przy Wi-Fi, czyli przy OTA, czyli po prostu na jakiegoś Androida 4.2.2 albo jeszcze wyżej. Dobra, trzymajcie się, zapraszam do komentowania. Pozdrawiam, cześć.